Cześć, cześć, witajcie. Tutaj Karel i witam was dzisiaj. Sobie nagramy taką mapkę. Nie wiem, czy ja już to wrzucałem, czy nie wrzucałem, bo dużo nagrywałem. Tak czy siak jesteśmy w takim bedrockowym escape roomie. Ja lubię takie escape roomy. Jak byłem nieżywy, to sobie w to grałem dużo. Hehe, kto wie, ten wie, nie? Więc to jest bedrockowy escape room, nie? Ja coś już zrobiłem, dobra. Tutorial, no to w ogóle przeczytajmy. This is a tutorial level. In this map your goal is to escape. To jest tutorial. Tutaj twoim celem jest ucieczka. You have to utilize blocks and items well and find ways to escape. No musisz znaleźć po prostu drogę do ucieczki. For example, breaking this selector for an extra block is good strategy. Good luck. Don. Czyli on tutaj napisał, że niszczenie tego lektera, żeby zdobyć dodatkowy blok, jest dobrą strategią, więc się posłuchamy. I w ogóle z lekternami to jest taka śmieszna sprawa, że je można wykorzystać jako dwa bloki tu i jeszcze mógłbym wyskoczyć na górę do niego, nie? Więc to takie lekterny są bardzo użyteczne pod tym względem. Dobra, no to jest tutorial level, więc... Level 1. Okej, okay, czyli tamto to był tutorial, a tutaj już jesteśmy na serio, dobra. No to popatrzmy, co tu mamy? Tu mamy jakąś lawę. Mogę spróbować poklikać tutaj, czy tu jest jakiś czas schowany za lawą. Nie widzę, co tam jest, nie chcę się zbliżać. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj można by uciec. Mogę zniszczyć tego slaba i będę mógł wskoczyć. To jest chyba dobra taktyka. Popatrzmy, czy mamy jakąś inną opcję, no. Nie widzę możliwości innej, no dobra. To niszczymy. Podobno możemy niszczyć, co chcemy, więc to ogólnie nie jest problem, nie? Nie grałem jeszcze w tą mapę, zobaczymy. Ja ogólnie lubię takie te... do kombinowania, nie? Wszystko ok. Żart czy coś? Podobno było you can break any block you want. Takie podejrzane. No tu nie wiem, co zrobić, szczerze mówiąc. A dobra, wiem, co trzeba zrobić, patrzcie. Używając tego można skoczyć dwa bloki. Znaczy więcej, wyższy ten. Czekaj, co? Hidden containers are scattered around the map, so look carefully. Okej, okay, znaczy no tutaj ciężko coś przeoczyć. No, gdzie to może być ukryte? Nie. Znaczy no tutaj to... A, nie mogę się wrócić, to jest bariera, dobra. Tego raczej nie zamierzamy niszczyć. O, cześć. No to super, no to teraz musimy wszędzie popatrzeć, czy są ukryte stringi, nie? Znaczy nie chce mi się raczej, by nam tego kreator nie robił. Kreator, Czekaj, czy to jest podejrzane, jak coś otworzyć? No nie, no tak nie przejdziemy, nie? No, to jest drugi najdłużej niszczący, trzeci po Crying Obsidianie, nie? Najdłużej niszczący się blok, więc tak, no... Dobra, domyślam się, że za tym będzie jakiś przycisk albo coś. Czekajcie, możemy zrobić tak, kliknąć F3 i zobaczymy, jaki mamy target blok. Bedrock. Hopper, okej, czyli tu jest hopper. Dobra, tylko jak go teraz... No jak to zrobić, ty? Tak, bo to jest tak, czekajcie, to jest hopper. To jest bedrock, to jest bedrock. To jest bedrock, no dobra, no to tu mamy hopper, tylko teraz jak go... Jak trzymam shifta, to jestem niżej, nie? Ale nie mogę go kliknąć, dlatego że... Z shiftem się... Da się z shiftem kliknąć? To nie wiedziałem, dobra. Teraz mamy... Piston i... Dobra, i trapet chest, dobra, nie oszukujmy się. Mogę zrobić... Everything okay with me? Bo nie jestem pewien. Trzeba. Okej. Okay. Level 3, ale zbierzemy co możemy stąd. Chociaż pewnie nas skliruje, nie? To tak. Okazuje się, że nas nie skliruje, a to ciekawe. Trade with me. Co ty sprzedajesz? Bedrock, no super, no to dzięki. Mam ochotę cię hitnąć, ale pewnie się jednak na coś przydasz, nie? Czy to zadziała?
Na pewno nie, jak postawię to źle, nie? No dobra, no to teraz tego nie odpalę. O, już mi się level 4 zrobił. Jak świetnie, dobra. Znaczy, dobra, zdaję sobie sprawę, że scheatowałem tu w tym momencie. Nie wiem, po co była w ogóle ta królicza łapka. Dobra, na razie to zostawimy w ten sposób. Na wypadek, gdyby tego... Zobaczmy, co tu jest. Ha? Podejrzane. Możemy się wrócić zawsze, nie? Używając tych dwóch bloków. A. Stringi. Naprawdę? Czy to jest żart? Co za bedrock, trzy drabinki. No trzy drabinki by nam wystarczyły, no ale... Czekajcie, F3 plus B. Będziemy mieli hitboxy, czy jak będzie mapa gdzieś, która, gdzie będzie fake bedrock, to zobaczymy, nie? Już wątpię, żeby kreator był na tyle mądry. No jak mi się nie chce tego, dobra. A tu nic nie ma tak naprawdę, no. Mogę cię przesunąć. Nie mogę cię przesunąć, dobra. No. Co? Dobra, wyłączamy hitboxy. Dobra, to na pewno... Pit. Po co nam królicza? Dobra, czekajcie. Zobaczmy, co tu jest jeszcze raz. Czekajcie, F3. Zobaczymy, czy tu jest jeszcze jakiś hopper. Bedrock. Nie da rady, tu nic nie ma. Dobra, to jest bez sensu w ogóle. Nie można się wrócić. Czekajcie, F3 plus B. Też nic nie ma. Czemu ja mam znowu wyłączony głos? A nie, to po prostu mam cicho ustawione słuchawki. Dobra, muszę zadać głośniej słuchawki. Dobra, czy... O. Dobra, jak będziemy mieli 4, to będziemy mogli skraftować te... wełnę, a używając wełny... Nie, to tak nie zadziała. Jak będziemy mieli 5 stringów, to będziemy mogli skraftować karpety. To pozwoli nam rzeczywiście wejść. Aha, ale wełnę jak będziemy mieli, to też. Dobra, to teraz musimy na wyższym poziomie sprawdzić. Nie no, no to jest jakiś żart, nie? Chowane stringi, no jak tak można w ogóle? No to jest chamskie bardzo ze strony tutaj osoby, która tworzyła mapkę. Chyba nie trzeba było wziąć z tamtego pokoju, nie? Jak myślicie? No dobra, no to szukanie stringów tutaj, prawda? To są trzy poziomy. O, jest. Dobra, mamy to. Co to było naprawdę za okropieństwo, to ja już wolę nie mówić. Wszystkie te mogą być zniszczone łapką. No, pewnie tamten villager nam się przyda potem, nie? Tak domyślał się, że tutaj bedrocka... Dobra, zaraz sprawdzimy sobie tutaj... Nie chcę tego niszczyć, nie jestem pewien, czy mogę nawet. One durability arrow. Dobra, wiem, co trzeba zrobić, nie? Trzeba strzelić w to TNT tym, strzałą przez lawę, żeby się zapaliło, nie? Szlak by to... Uznajmy, że to nie było takie proste, dobra? Dobra, nikt nie widzi, załóżmy, że trafiłem. Flint. Steel.
Dobra, i to wybuchło jak coś, nie? I teraz F3 plus F4, Spectator Mode, Siup, F3 plus F4, Survival Mode. No i to do lawy, to do lawy. Wyleciała woda. I potrzebujemy sposobu, żeby to teraz, nie? No bo jak to tu, to będziemy mieli kobla. Czy kobel nam coś da? Zwykły chest. Moglibyśmy go zniszczyć, nie? Znaczy, no bo tu nie mamy bloku, nie? Tak naprawdę. A ty, czekajcie, mamy blok, mamy blok, mamy blok. 300 IQ, czekajcie. Jak ja to chcę? Tak? Tak? Nie, to tak nie za... Kurczę. Dobra. Bo dobra, w sumie. Nie, tak nie da rady. Kurczę. Sprawdzę teraz, czy w lawie coś może być, ale nie ma. No jaka jest teraz technika tak naprawdę? Można tu przez... Wiem. Dobra. Dało radę. Można się tu wrócić? Nie można. Czy coś tam... No to mogłem... A dobra, ale to jest teleporter, nie? Like. No dobra, no ale... Nie wiem, po co było tam z tamtą bedrockiem. To chyba się nie dowiemy. Dobra, on tu jakieś randomowe trady robi. No już, patrzcie, dzięki temu niebieskiemu pikselowi już widzę, że będzie item frame pod spodem, nie? Kto jest mistrzem? Hehe. Dobra, nie, na pewno nie o to chodzi. Raczej w tym nie ma stringów, nie? Dobra. Tak, co ty możesz sprzedać? Możesz sprzedać... Za krowę mogę ci dać bedrock, super. Za golden... A czekajcie, czy jak ja wejdę na to... Nie trafnę się z powrotem, dobra. No to co tutaj tak naprawdę? No tego arrowa tylko. Aha, bo ten arrow co wyrzuciłem, on normalnie by zleciał po tej wodzie, nie? Więc przez to głupie oszukiwanie. Give arrow. Przez to głupie oszukiwanie tak naprawdę wychodzi na to, że tak. Tylko teraz co za to będziemy mieli? 11 iron nuggetów, nie? Dobra, tak to zadziała. Patrzcie, co teraz można zrobić. Okej. Teraz chcemy to zrobić tak, żeby móc tu zawsze zejść, więc robimy to w ten sposób. Żeby móc wziąć crafting table, więc to trzeba w ten sposób załatwić. Co ty jeszcze sprzedajesz? No gary, ziemia. Dobra, nic. No krowy będziemy na pewno zabijać. Tu się napis level 6 glitchuje coś. O, okej. Musimy chyba. O! Ty, to się przyda. Patyki możemy z tego zrobić. Ale co nam to da? No nic, to są naprawdę. Tego nie można w żaden inny sposób zdobyć. Tego też. Tego też na dobrą sprawę. No i to, no. Bo na pewno będą gdzieś krowy po drodze. Musimy zeskoczyć. To bardzo podejrzanie wygląda. Okej, no będziemy robić potkę na skok. To wam mogę... No, właśnie. Tak tu? No nie ma, nie ma tutaj nic. Bo wiecie, jakbyśmy mieli butelkę, to już z tego mamy potkę na skok. To teraz już potrzebujemy tylko blaze powdera i tego. A czy... To tu się da wskoczyć. Dobra, ale to nie jest łatwy skok, nie? To nie jest łatwy skok. Tylko się nie da ręką zniszczyć, nie? Kurde. Dobra, bez kitu, no, ale... Tak się szybko to niszczyło, że myślałem, że się da radę, bo pistona się dłużej... Ty, jak się to niszczy dłużej? Jak się dłużej niszczy... pieniek drewna, nie? Ale się go da... Popatrzcie, to jest... Jeden, drugi, trzy plus jeden, nie? Więc to jest możliwy skok. Tylko trudny. Więc trochę popróbujemy, ale nie widzę innego sposobu na
na zrobienie tego, nie? Tam jest w ogóle. Dobra, widzę stringa. To mi to da. Zaraz się zdespawnuje. A coś jest. Tam jest dziura w suficie. Dobra, musimy tam teraz szybko skoczyć. No dobra, nie, to jest niemożliwe, nie? Co to w ogóle jest za skoczek? Wcale nie oszukuję. Dobra, no nie, no to nie o to chodzi, nie? Coś zrobiliśmy nie tak, procentowo. Mi się, no... Resetować tą mapę, nie? Bo to... No, tu jest problem jakiś. Fatyka i z... No bo co moglibyśmy skraftować tak naprawdę? Czy jest coś z patyka i z... Czy można zrobić coś z patyka i z... Ringa? No nie, nie można. No stop... Jakichś materiałów nie wzięliśmy, nie? To jest słabe tutaj, że nie ma odwrotu, ale niektórych, że można wyjść, ale jak już wyjdziesz, to nie możesz się wrócić, nie? Czy to nie wygląda? Raz, dwa, trzy. 3 plus 1 z zakrętem, nie wiem, czy to jest możliwe. Dobra, no załóżmy, że to jest możliwe, nie widzę tutaj innego sposobu na zrobienie tego, nie? Jest tutaj. No i crafting, nie. Coś jest nie tak, dobra. Chyba musimy Czekaj, jak on mówił slash kill i od nowa będzie? You made a wrong move and have to reset map slash kill. No dobra, slash kill. Zobaczmy, gdzie nas to zabierze. If you get stuck, don't cheat. There's a wall crowd in the download site. Okay, if you are in multiplayer, dying will kill all players. Dying will reset the map, so if you made a wrong move, type slash kill. You will be able to break blocks because you are in survival mode. Good luck and have fun. Okej, okay. No to... Można pożyczyć wasze elementy. Dobra, nie. To jest, czy jesteś w tym... Dobra. No to jeszcze raz tutaj przechodzimy, nie? Teraz w tle macie mnie, próbującego tutaj wrócić do tamtego momentu i wymyślić jakiś sposób. Więc zaraz wam oszczędzę już tego widoku i po tych różnych tutaj... przejściach moich dam wam do momentu, w którym rzeczywiście coś odkryłem nowego, w tej drodze do tamtego momentu. Dobra, wiecie co? Tak podczas przechodzenia całości to znalazłem tutaj, no powiedzmy coś. Patrzcie tu. Podejdzie bardzo blisko. To się zacznie szpalić. Tu jest. No i oczywiście jak mi się otwarł, to teraz mi się nie otworzy, nie? Zaczekamy. Okej. No tu jest taki... No i oczywiście się nie da, nie? Dobra. Hopper tam jest pod lawą. No zło, po prostu zło wcielone. Dobra, czekajcie, to najpierw zrobimy wodę, żeby móc się ugasić w razie czego. Teraz idziemy po strzały. A! To był niezły speed, dobra. To tak nie zadziała. Kurczę, zło. Zło po prostu. Jak się tego hopera otwiera? Nie przeżyję tego. Może on był po tej stronie? Nie pamiętam.
Co za zło. No i zginąłem podczas tej akcji z Hopperem. Dobra, no to szybkie przejście. Denerwująca jest ta lawa. To ten Hopper jest tak o jeden za głęboko, szczerze mówiąc. Okej. Teraz tak. Tu hop, 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 hop. Dram in. No. No, to dalej jest dla mnie Archiwum X. Potem sobie obejrzę po odcinku Wallcrowd, bo go... Tak się to wymawia. No, przechodzenie po prostu tego, dobra. Tak, dawaj to, to. Dobra, najpierw strzał, tak jak wcześniej, bo woda się przyda. Dobra, teraz tak, z tego co pamiętam, to było po tej stronie, więc... Żyjemy. Wszystko wziąłem, nie? Tak, wszystko wziąłem. Dobra, to teraz możemy już płynąć. Chyba. No, no dobra, tu próbowałem parę razy, tu nie ma. Skóry? Dobra, nie byłoby ukryte dwa razy w tym samym miejscu, nie? Mam nadzieję. Płyniemy, dobra. Ost, nie mamy jeszcze tego i mamy jeszcze to, dobra. Znowu jest bardzo podejrzany ten villager, chyba jeszcze bardziej, bo sprzedaje tyle. No, jak ja mam to dostać na przykład? Nie wiem, no to z jakiegoś chesta, albo... No to z zabicia tej krowy. Nie, to musi być po prostu zmyłka, nie? Pytanie, czy to nam wystarczy? Jeszcze potrzebujemy tego. Blaze Powdera. Czy tu gdzieś może być Blaze Powder? Tak, na górze nie. Tak, w drugiej tej... Nie sprzedajesz byle. Nie, nie sprzedajesz. To już niszczyliśmy. To w ogóle bardzo ciekawe, jak się tam gdzieś rzeczy dzieją, nie? Dobra, no nie mamy zbyt wielu opcji tutaj. W każdym pokoju jest jedna rzecz schowana, wiecie? Było to schowane pod craftingiem. Dobra, lecimy. Teraz tak, co my mamy? No mamy to. To możemy wziąć wodę, ale super. To... Dobra, dostaliśmy Blaze Powdera. To jest dobrze. To chyba mamy wszystko, nie? To... Hop. Najpierw się Nether World to daje. Dobra, jak się cieszę, że w ogóle to działa, to teraz, nie? Ale po prostu tak chamsko to jest schowane w tej lawie, że trzeba do niej pół wejść, naprawdę, to... Ajaj. Jeszcze to... Tak, z tego możemy stworzyć patyki, ale jeszcze nie musimy, więc nie musimy, to nie robimy, bo się zaraz okaże, że trzeba będzie bambusa posadzić. Dobra, mamy potion of leaping, jeszcze do czegoś wykorzystujemy. Chyba nie. Możemy to zniszczyć. Dobra, może będzie trzeba wrócić z jakimś kill-offem, czy czym to się tam niszczy. Teraz tak, czy mogę to jeszcze jakoś wykorzystać, ten efekt? Już mi się kończy? Nie no, mam na 20 minut, dobra. Czy mogę coś skraftować, tylko patyki? Ale co tu jest? Tu już jest spadek, no dobra, no to... Przede wszystkim to weźmiemy.
Można scaffoldingi. Widzicie? Nie wolno było tego. Tylko nie da rady zniszczyć. Da radę. No i nie weźmiemy tego. Ale chyba już nic więcej. Jakie to jest chamskie MLG trzeba było zrobić. Teraz wracam do tego momentu, w którym... no właśnie, tak. To jest tutaj droga powrotu do miejsca, w którym rzeczywiście tutaj... No wiecie, był problem tam z tym, więc wracam do tego miejsca na MLG. Właśnie na to MLG. Creative MLG. Ale jestem pro. Okej, okay, to tyle. Okej, okay, no to przyszliśmy. Postaram się więcej takich map nagrać. Możecie napisać tego, jak wam się podobało. Jeśli, znaczy tak, wiecie, ja nie zmuszam, bo ja tak, wiecie, ja daję pełną dowolność, oczywiście, wiadomo, nie? Ale jeżeli ktoś miałby ochotę stworzyć jakąś mapę, może być taka jak ta, może być taka, wiecie, YouTube'owy trend jest taki na takie więzienia, to i mi się bardzo podobają, nie? To ja bardzo chętnie...